Witam! W tym filmiku chciałbym zaprezentować narzędzie zawijania oraz opowiedzieć o nim w paru słowach. Narzędzie to znajduje się na głównym pasku pod hasłem zawijaj, bądź poprzez wstaw, operację, zawijaj. Przygotowałem sobie wcześniej model oraz szkic, który wykorzystam do zaprezentowania możliwości tego narzędzia. Przejdźmy teraz do funkcji zawijaj. Program od razu prosi nas o zdefiniowanie płaszczyzny bądź szkicu, który będziemy zawijać. Wybierzmy sobie nasz szkic. A teraz należy określić typ zawijania oraz metodę. Należy jeszcze określić płaszczyznę, na której będziemy zawijać nasz szkic. Niech to będzie płaszczyzna zewnętrzna naszego cylindra. Widzimy od razu propozycję zawinięcia naszego szkicu na tej płaszczyźnie. Określmy teraz typ zawijania. Do wyboru mamy wytłaczanie, grawerowanie oraz rysowanie. Wybierzmy sobie może na początku grawerowanie. Należy teraz jeszcze określić głębokość naszego graweru. Wybierzmy 2 mm i zatwierdźmy nasze zawinięcie. I w taki oto sposób uzyskaliśmy zawinięcie naszego szkicu na płaszczyźnie cylindra. Cofnijmy się jeszcze do naszej operacji zawijania, gdyż tam mamy do wyboru metodę zawijania. Jest to metoda analityczna bądź metoda powierzchnia spline. Różnica pomiędzy tymi metodami jest taka, że metoda analityczna działa na płaszczyznach cylindrów czy stożków, a metoda powierzchnia splajnu działa na powierzchniach utworzonych ze splajnu i tutaj w tej metodzie należy określić jeszcze dokładność odwzorowania naszego szkicu na płaszczyźnie. To tyle, jeżeli chodzi o narzędzie zawijania w oprogramowaniu SolidWorks 2020. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.